Kaczor musi się bać, musi trząść się ze strachu przed nami. Oni serca nie mają. Panie redaktorze, jak oni serca nie mają, to źli ludzie w ogóle. Pajacyki. To, co politykom najlepiej wychodzi. O, pajacyki, o, to fajne. Raz płynę dobrze, później się podtapiam, później znów wypływam. Prowadzimy tą lewicę od 2019 roku. Słyszeliście jakieś kłótnie między mną, Włodkiem, Zandbergiem? Nie. Otrzymacie to w środku. Szewczyk. Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy na jednej z warszawskich siłowni, gdzie ćwiczy europoseł Robert Biedroń. O i będzie się działo! Zapraszamy. Witamy. Dzień dobry. Panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki plan dzisiaj? Sobotni, czyli... Lżejszy taki. No taki weekendowy, no, żeby nie przemęczyć, żeby wieczorem mieć siłę trochę. Poimprezować. Nie, w tym wieku to już tak nie najmniej. Dobra, czyli od czego pan zaczyna dzisiaj? Zaczynam od rozciągania. Dobra. Więc będę rozciągał, a później, tak jak budżet, dzisiaj Morawiecki musi rozciągać. To tak wspólnie zmieniamy Polskę. Budżet polski. Na siłowni wspólnie zmieniamy Polskę. Więc najpierw rozciąganie, później... Nie, trochę poćwiczę. Dobra, no to prosimy. Dobrze, całą Polską. Ale może panowie się przyłączą? No, dobra wymówka. Nie mamy stroju. Ja ćwiczyłem. Ale co, możemy brać, dawaj. A pan redaktor Szewczyk tydzień temu ćwiczył, rozumiem. Nie, ja przedwczoraj. No, nie wiem. Ja tu mam dwa. No to dobra, ćwiczymy panowie. No. Dobra, ósemkę. A to. Ile masz? Ambitnie. Ile ja mam 10. No ja też 10. Dwie ósemki. Dwie nawet. No dwie, dobra. No bo myślałem, że. Dobra, ćwiczymy panowie. 3, 4. Że tak. Dobra. No dobra. W WFIS-ą jeszcze nie byłem. No i brawo! No i świetnie. Super Express. Ile takich serii? 10 kilo. No a przy rozciąganiu to 3 razy po 10, ale przestałem liczyć przez was. I często pan chodzi na siłownię? Jak to jest u pana? To zależy. Jak jest bardziej intensywny okres, to w ogóle nie chodzę. A jak jest mniej intensywny, na przykład teraz święta byłem codziennie. Okay. Można sprawdzić w grafiku. Tutaj wszyscy mnie nadal znają w recepcji. Chodziłem codziennie. Zależy. Ale tak średnio co? Raz na miesiąc? Raz na... Nie. Ja też biegam, więc ćwiczę 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, zależy. Okay. No. Czyli tu raczej rzeźby czy masę? Ja w ogóle nie mam czegoś takiego. Ja bardzo lubię biegać, więc dużo biegam. Staram się utrzymać się dobrą formę. Uważam, że to jest najważniejsze, żeby człowiek się czuł dobrze, żeby badania były dobre, żeby nie chorował i tak dalej, więc uważam, że to jest najważniejsze. Tam nie mam czegoś takiego, że rzeźba, czy masa, czy tam cardio powinienem ćwiczyć, czy więcej jakichś siłowych i tak dalej. Staram się tak... proporcjonalnie. A na klatkę pan ile wyciska? Nie wiem, nie wyciskam na klatkę. Jak widać zresztą. Dobra, nie rozśmieszajcie mnie, ja się skoncentrować. Robimy triceps. Dobra, kolejne ćwiczenie, co tam mamy? Pan redaktor, widzę, że wie. Ile kilogramów? 2 razy po 10. O, no to już większy. Najcięższy. Handelki. No, wie pan, ja jestem najcięższa kategoria już wagowa w tym. A ile pan waży w ogóle? Nie powiem. Już widać, że o linię dba. To ile pan ważył, a ile pan spadł? O tak, może. Nie, ale tak poważnie to... Staram się ważyć odpowiednio. Okej, okay, to jest właściwa odpowiedź. A czy czasem z partnerem pan przychodzi? Nie, on nie chce ze mną ćwiczyć. Ale chodzi. Ale zdradzę wam, że on właśnie poszedł na basen.
bo on nie może teraz ćwiczyć. Ale nie, bo wiemy, co spotkaliśmy. Opisywaliście ostatnio. Co z tą nogą u Krzysztofa Śmiszka? No chora. Coś niestety. Tam nie chce mówić. Ale co się stało? Nie chce, no to dobra. Jest dla niego trudne. No. Dobra, dobra, nie będziemy. Jasne, nie będziemy mówić. Dajcie mu żyć, Boga, się wykurować. No. Niech się wykuruje, żeby tego Ziobrę mógł kopać. Tak, no, właśnie, mówi, po kostkach. Ale na siłowni Bozia nie jest sprawiedliwa, niestety. Nie, proszę, na siłownię sam. Kiedyś chodził, chodził. Teraz przestał przez to, że jest chory, ale ja sam chodzę. Niestety on nie chce ze mną ćwiczyć, bo uważa, że ja ćwiczę za dużo, a on nie chce tego. Ale rywalizujecie trochę? Nie, w ogóle nie. Kto tam więcej? A pan na basen chodzi z nim, czy też nie? Nie, on sam, ja nie lubię pływać. Słabo pływam, bo jestem człowiekiem z gór, okay. Z Krosna. No tak, wiadomo. No tak, wiadomo. Dobra, co robimy dalej? Ale był pan dolne. Prezydentem Słupska. No właśnie, się nie nauczyłem pływać tak dobrze. W polityce, też pływać. Różnie tam pływam. Trzeba pływać. Teraz płynę dobrze, później się podtapiam, później znów wypływam. Teraz w polityce, raz na fali. Teraz dokąd pan płynie? No właśnie. No płyniemy ku zwycięstwu, trzeba pokonać ten PiS. I będzie to zwycięstwo, dlatego, myśli pan, czy? Dlatego ćwiczę mięśnie, że na starcie z Kaczyńskim. No tak, pan ćwiczy mięśnie na starcie z Kaczyńskim, Krzysztof ćwiczy nogi, żeby popaść. Nie, co to się będzie działo? Tylko chodzi o to, żeby kontuzji nie było. Starcie. No tylko właśnie. Żeby kontuzji nie było. Tak, nie, tak. Dobra, no, ale mówi ćwiczę pan... tak regularnie i tak długo już, że tu raczej kontuzji nie będzie. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są ćwiczenia. Każdy ale może tak ćwiczyć. Ma pan profesjonalne? Ja jestem jak Jane Fonda. To jest fajne też. Ja to z tym nigdy... Pan redaktor poćwiczy trochę. Ale ja nigdy tego nie robiłem. Jak? Ja nie jestem taki silny jak pan redaktor. Chociaż to jest bardzo lekkie. Bardziej dla za... O, to pan mógłby instruktorem być. Tak! Zawsze jakaś robota, nie? Jakby nie wyszło. Jak nie wyjdzie politycy, zostanę to instruktorem. Ty, bo my nie rozgrzani. I raz. Aha, albo te wykręty. I dwa. I trzy. Jak bo, tak? No. Takie mam sobie czasem ćwiczę. Czy tam w domu? Pan redaktor sobie pomyśli, że to Polska. O, na walczę całe, za na plecach. I pan tak ją niesie swoim ciężarem. Niosę garb. Tutaj ma pan fajne widoki. Super, w ogóle tu jest super. Ale wie pan, o czym pan może myśleć jest tutaj? Super. A ja tu mieszkam obok, więc o drożejących biletach PKP, bo tu pociągi. No właśnie. To jest w ogóle masakra. W Niemczech bilet miesięczny kosztuje 199 zł. Można jeździć wszystkim. A w Polsce bilet z Krakowa do Warszawy kosztuje 250 zł. A pierwsza klasa 300 ponad? To już w ogóle, no. Nie no, pierwsze to nie ma co się robić. Ja pierdzielę. Ale jeździ jest? Pan pociągami w Polsce? Jeżdżę. A w Brukseli? Pan za darmo. Nie, bo europoseł nie ma. A w Brukseli pan jeździ tam, Bruksela, też. Paryż? Tak. Te... Nie, jeżdżę. Ale jeżdżę komunikacją publiczną, zawsze jeździłem. Wiemy, bo... Nawet trafiliśmy pana niedawno. Jeździłem, jeżdżę i będę jeździł. Jeżdżę, bo bardzo lubię też. Ale wiem, że samochodem. Pan Krzysztof Śmiszek zachwalał pana, że pan jest świetnym kierowcą. Ale ostatnio nie, ponieważ mamy stuknięty samochód. W sensie nie, że zwariowany, ale wjechał w nas facet jakiś i nie jeździmy samochodem. Ale nie z waszej winy, tylko nie, z winy tego drugiego. Okay. Ale nie stało się nic. Nie, nic. Lego gdzieś tam ten. Trzeba go naprawić, nie ma czasu. A, czyli w ogóle bez samochodu? Teraz nie mam. Czyli tramwaje zostają i autobusy. Super, i się cieszę. Rower. Ja bardzo lubię i rower. Rower to wiemy. W Brukseli mam rower. Ale na siłownię przychodzę, bo mieszkam obok. Tutaj. Czyli ile tak na piechotę? 100 metrów, po drugiej stronie ulicy mieszkam. No to rewelacja. No, tu jest no git. W tej porze. I raczej, ale ranne godziny pan preferuje, czy... Jak nie ma ludzi. Bo jak są ludzie, to ciągle mnie ktoś zaczepia i tak jak wy nie mogę ćwiczyć. Pytają, co z tą Polską. Boże, jak mi kiedyś zamkną tą siłownię, to ja się tu załamię. Ale czego? Zamkną? No, nie wiem, no to na przykład w pandemii bardzo się bałem, że zamkną. A, no w pandemii tak, ale bo był kryzys, zamykali te biznesy i tak dalej. A w pandemii jak pan sobie radził właśnie? No bo były przez jakiś czas zamknięte. Biegałem, bardzo dużo biegałem wtedy. Albo to się ćwiczy z tym. Stare to się tak przeciąga.
pięknie. Panie redaktorze, o, tylko ja, to dla mnie to za dużo tu jest. Ja to nie przyciągam. A, że z tym się idzie. No. O, to jak, dobre, dobre. O Jezu! O kurczę! Dawaj, zanuj! Pudzie! Pudzie! O, idzie! Daję! Teraz ty tylko tak. Ten to da radę. O, ten tu do końca pociąg. O, jedziemy jak ty na czas! Szybciej! I kto wygra wybory według pana? Opozycja. Ale kto konkretnie? Opozycja zjednoczona. Z jednej listy? Ale nie możecie się połączyć nawet w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. No, jak? Hołownia zagłosował inaczej, Platforma inaczej. To jak wy się dogadacie na wybory? No, ale opozycja jest różnorodna i tak tej nic z tego nie będzie, ponieważ ta ustawa jest bublem, jest niekonstytucyjna. Ale trzeba było pokazać, rozumiem, że koledzy i koleżanki głosowali na wstrzymanie, dlatego żeby pokazać, że żeby PiS-owi nie dawać pretekstu tego, żeby nas oskarżać, że my blokujemy pieniądze z nimi. Przecież to jest jakiś absurd kompletny. A jest pan zawiedziony tym, że Platforma wstrzymała się od głosu? Ja bym zagłosował przeciw. Okay. Ponieważ ta ustawa była niekonstytucyjna i nie ma co ściemniać. Przecież wiadomo, że jest niekonstytucyjna i nie bałbym się PiS-u. Z PiS-em trzeba ostro grać. Nie tam, że jakieś tam lelum po lelum, wstrzymywanie się. Polska potrzebuje i praworządności, i pieniędzy. Ustawa była niepraworządna, trzeba było głosować przeciwko tej ustawie. Śmiszek dobrze zagłosował. No tak, ale nie dostał. Instruował go pan, jak ma zagłosować, czy raczej sam wiedział, jak ma zagłosować? No sam wiedział, lepiej wie, bo prawnie. Sam wiedział, jak ma zagłosować, czy się dogadywaliście? Nie, w ogóle o tym nie rozmawiałem. Nie rozmawiałem zresztą o tym z kolegami, koleżankami parlamentarzystami, ponieważ ta sytuacja była bardzo dynamiczna i nie zdążyłem z nimi nawet o tym pogadać. Każdy głosował, jak uznał. No ale rozumiem, że decyzja była taka opozycji całej na wstrzymanie. Uważam, że to był błąd. Z nimi trzeba na ostro. Kaczor musi się bać, musi trząść się ze strachu przed nami. A jak się wstrzymujemy, to ale boi się was teraz? Trochę boi się boi? No i co dlatego zrobicie? Zmienia kodeks wyborczy, dlatego próbuje nas, prosi nas o pomoc w sprawie pieniędzy z Unii Europejskiej, żebyśmy popierali ich pomysły. Trzęsie portkami na maksa. On wie, że to wszystko mu się wali. Ale sugeruje pan, że coś się będzie działo? My jako jeśli dojdziecie do władzy, to co z prezesem my będzie? My jako lewica już zapowiedzieliśmy. Że co? Przecież Śmiszek jest szefem tej komisji, zespołu prawników, który przygotowuje akty oskarżenia. Śmiszek ich posadzi, wszystkie będą siedzieć. Mam nadzieję, że będą siedział? Mieli chociaż siłownię tam. A kto będzie siedział? No ci, którzy naruszają prawo. No, na pewno będzie to Kaczyński, który powinien siedzieć już dawno. Szydło, Morawiecki, Ziobro. Ale czy to nie są takie, wie pan, no bo wy mówiliście też już kiedyś, że tam no, rozliczymy władzę nie, i tak dalej. Nie, to nie? Mówiła Platforma. Okay. Nie rozliczyła ich. Lewica nigdy nie miała szansy ich posadzić. Też się zatrzaśnie gdzieś. No tak, i się zatrzaśli. Chciałby pan być ministrem w przyszłym rządzie opozycji? No już nie opozycji, jeśli dojdziecie do władzy. Nie, nie rozmawiajmy teraz o stołkach. Bo Śmiszek, jak usłyszy, że ja bym miał być ministrem sprawiedliwości, to mnie do domu. Nie, on będzie ministrem sprawiedliwości. No ale my jesteśmy na razie o tu. A do startu jeszcze jest tyle. Jak będziemy tu, to będziemy już decydowali o listach. A tu razem wystartujemy. I tak pobiegniemy, że wszystkich przegonimy. PiS będzie, jak my będziemy na mecie, to oni tu będą dopiero, a Konfederacja mam nadzieję tu, a my już tam. Ale pan startuje pan do Sejmu? Nie wiem. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Mówię wam, nie ma żadnych decyzji personalnych i w ogóle się o tym nie rozmawia jeszcze. No dobra, ale jak pan jest tym europosłem, no to wolałby pan Sejm jednak Polski czy Brukselę? Większe pieniądze. Pan się zastanowi, co pan, no większe co pan pieniądze. Pyta. No większe naprawdę. Pieniądze. No. Nie pieniądze. Widzi pan, jaki jest cyrk w tym Sejmie. No tak, ale tam jest większy, to są tam tortury, większe pieniądze. Co oni robią. To, no tak, ale siłownia to jest przyjemność w porównaniu z tym, co oni tam przeżywają w tym Sejmie. Dobra, teraz wspólnie zmieniajmy Polskę dalej. Czyli panie pośle, idźmy dalej. Panie pośle, ile pan podniesie? 15, tak? No. Niech pan podnosi 15. Nie będę się przy was popisywał, ale 15 podniosę bez problemu tylko. No dobra, no to niech pan podniesie. Nie. Nie, to 12. To już jest proszę. Kategoria wagowa Ryśka Kalisza. Okej. Okay. Ale dobra, co teraz robimy? Biceps, tak? Biceps dla Polski, tak? Dla Polski. Dla Polski, dla Unii. Ja przy panu redaktorze to się wstydzę ćwiczyć, bo pan widać, że jest specjalistą w tych ćwiczeniach. Nie, ja to sobie tak ćwiczę.
A najlepsze, najfajniejsze dla pana ćwiczenie na siłowni, jakie to jest? Bieganie. Ja lubię biegać. Biegać to lepiej na powietrzu, ja też no, lubię, ale no. Na siłowni w życiu. Dobra, jeśli chodzi o ćwiczenia, to bieganie. A oprócz biegania? Na siłowni, no, czy... Na siłowni. Bicep. Nie mam takiego. Nie, nie mam takiego ćwiczenia. A na przykład ćwiczy pan więcej przed... Nie myślałem o tym. ...sezonem letnim, tak żeby... A wy tak rozmyślacie? Nie, no akurat dzisiaj tak nas naszło. Okej, okay, czy ćwiczę więcej przed... Przed sezonem letnim, żeby wiadomo, na plaży się... Nie, nie mam też tak... To może tu, panie poszło. Politycy nie ma czegoś takiego jak sezon letni. No szczególnie teraz na przykład zbliżają się wybory. To nie będzie wakacji w ogóle. No będzie tak, kampania cały czas wyborcza. Jest kampania. Więc... Chociaż ta kampania to trwała od paru lat, nie? To jest właściwie nieustanna. Ona przyspieszy bardzo. Jak wybory mają być w październiku, to już w sierpniu będzie tak, że będziemy mieli non-stop. Ja wiem, co mówię, bo już niejedną kampanię przeżyłem. Wstaje się, i to ja wiem, że ludzie to myślą, że politycy nic nie robią i w ogóle, ale to się wstaje, nie wiem, o to pan 5, to już w ogóle w Brukseli siedzi. O 20, no tak, tak myślę. Ja jestem współszefem partii na przykład tutaj, jestem szefem delegacji polskiej, no tak, szefem komisji w Parlamencie Europejskim, roboty mam tyle, ale podczas kampanii to naprawdę jest bardzo intensywnie. Rozumiem fenomen Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy no ludzie tak dziwili, że on tył na przykład. Mhm. Teraz wiem dlaczego, bo po prostu kampania jest tak intensywna, że człowiek nie dba już o swoje zdrowie, nie pilnuje tego wszystkiego, a później po kampanii może miał więcej trochę czasu i mógł więcej poćwiczyć i robił się nowym Aleksandrem prezydentem. No. Kogo pan widzi w wyborach prezydenckich za kilka lat, jeśli chodzi o lewicę? Pan? Mam nadzieję, że jakaś kobieta. Czyli kto? Nie wiem, też ja nie chcę znać o personalnie, to jest bez sensu w ogóle, bo ja nie wiem, ale uważam, że powinna być kobieta z lewicy. Mamy bardzo kobiece, najbardziej postulaty, powinna być kobieta. Ale nawet w Stanach kobieta nie, no wiem, nie wygrała. No więc... Ale w wielu krajach wygrywa, na przykład na Słowacji wygrała kobieta. No, w Danii jest premierem, Danii jest kobieta, Finlandii, tak, Fredriksen. W wielu krajach kobiety potrafią bardzo dobrze rządzić. A była też, by pan widziała. W roli prezydenta? Nie bez PiSu. Byłaby złą prezydentką. Jakby przeszła do lewicy? Też nie, bo nie ma tej wrażliwości. Nie no, PiS, ma. Jak? 500 plus? PiS w sprawie kobiet zrobił bardzo wiele. Polki dzisiaj mają mniej praw niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Ale jeśli chodzi o takie sprawy jak 500 plus, to pan popiera czy nie popiera? Popierałem zawsze. Ale dzisiaj to już nie działa. No nie warte jest tyle, nie? Jest warte 300 zł czy 200. Kilka, no powinni właśnie podwyższyć te 500 plus? Powinni tak doprowadzić do tego, że to 500 plus trafiało tam, gdzie jest naprawdę potrzebne, a dzisiaj nie trafia. Dzisiaj jak ktoś zarabia 4 miliony złotych, dostaje 500 plus. Czyli chciałby pan ograniczyć 500 plus dla najbogatszych na przykład, żeby nie pobierali. Dla tych, którzy zarabiają 4 miliony złotych 500 plus, no przecież nie, to absurdia. To nie, ale, ale dostają dzisiaj, nie wiem. 15 tysięcy na głowę. Powinny być sensowne progi, gdzie ci, którzy zarabiają dużo, nie dostają tego 500 plus. Dobra, to zapytamy. Posłowie, senatorzy, powinni brać czy nie powinni brać 500 plus? Bo zarabiają jeśli przyzwoicie. Nawet dzisiaj biorą, to symbolicznie powinni oddawać. Okay. Bo zarabiają przyzwoicie i stać na to, żeby nie brać tego 500 plus, a mamy 1 600 000 ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, a oni naprawdę potrzebują dzisiaj pomocy, a bym ich zostawił samych. Siódme, Polty wylewa. Uśmiechnięty. A jak tam właśnie? Słyszałem, że się pan opiekuje mocno Krzysztofem Śmiszkiem, teraz jak ma problemy. Opiekuję. Bożę go na rehabilitację. No niestety, jeździmy razem. Codziennie, tak? Czy? Codziennie. Codziennie. Ale ja podobno samochód. Codziennie rehabilitację. No jak jest samochód, to jeździmy razem. Ale nie, mówi pan. Teraz nie, no ostatni tydzień nie, no bo to, półtora chyba. 1 stycznia. Pierwsza rzecz, jaka mi się wydarzyła, jechałem do mamy. Pierwszego nowym roku wyszedłem z domu rano, wyjeżdżałem i facet do mnie wjechał. To była pierwsza rzecz w nowym roku. 1 stycznia, o godzinie 10 rano. No, ale... Ubezpieczalnia może potwierdzić. Tu w Warszawie pod domem wyjeżdżałem i facet do mnie wjechał. I była kłótnia, awantura? Czy... Nie, nie, pan był bardzo przestraszony, biedny. Ale nie był pod wpływem. Nie, nie był. Biedny był, bo sobie bardziej rozwalił samochód od naszego. No tak. To nawet mi go było bardziej szkoda chyba. Mocne plecy w polityce muszą być. Muszą być. Słuchajcie, Brutusów jest pełno. 40 tysięcy ludzi w partii. A pana chcą zdetronizować? Nie.
Kochają. Ale pan jest teraz kim? Pan jest mają super szefa. Pan jest europosłem i wiceszefem, tak? Spół. No współ, my mamy współprzewodnictwo. Wiemy. No właśnie, bardzo. Jak to pan widzi to, że jest trójpodział władzy? Dwupodział. Dwójko. Czy dwupodział? Ja i Władek Czarzasty. We dwóch. No i co, no wiem, się, ale to się nie kłóci. Nie, czasami się kłócimy o różne rzeczy, ale generalnie współpracujemy ze sobą. I dogadujecie się? Tak? Bardzo. Naprawdę. A na siłowni był pan z Czarzastym? Nie, on nie chodzi na siłownię. Nie wygląda faktycznie, ale... Nie, ale dużo rozmawiamy o książkach, ponieważ... On ma wydawnictwo. On ma wydawnictwo, ja miałem wydawnictwo i jeden i drugi lubi czytać książki. Ale co, nie wierzymy, że się nie kłócicie. Czasami się kłócimy. Ale tak ostro, tak, że... No ostro czasami, trzaskanie drzwiami. O co się kłócicie najbardziej? O Polskę. O przyszłość. No to takie ogólnie. No, personalia. A jakieś konkrety? O personalia nigdy, bo to byłoby zbyt małostkowe. My tylko o wartości, idee. A nie chciałby pan być jednoosobowym szefem Lewicy? O PKB, NBP. Nie chciałby pan być jednoosobowym szefem Lewicy? Nie? Nie, uważam, że to jest, przynajmniej dzisiaj, to jest super układ, gdzie ja z Włodkiem połączyliśmy dwa różne środowiska. No ale jak pan jest przeciw, on jest za, to kto decyduje? No bo to przecież... Nigdy tak nie było. Prowadzimy tą Lewicę od 2019 roku. No tak. Słyszeliście jakieś kłótnie między mną, Włodkiem, Zandbergiem? Nie. No bo trzymacie to w środku wszystko. Ale wie pan, nie ma przecieków. Ja naprawdę wielu by nie, sobie no, to jest naturalne, że, się, że są kłótnie. Ale to są jakby kłótnie ich nie takie... było, to by był problem, nie? Nie wiem, to są kłótnie dobra. Typu... Ja uważam, że powinniśmy, nie wiem... iść z takim projektem ustawy najpierw, a Włodek z takim. I się kłócimy z jakim najpierw, no ale to nie jest wielka kłótnia o śmierć i życie. No. Dobra. A piłkę pan grywa? Grywam. I o właśnie, wszystkim państwa proszę o licytowanie, ponieważ oddaję swoje spodenki tak, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeszcze nie pisaliście chyba. Piszemy. Jak ktoś chce moje spodenki z wielkiego meczu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oddaję swoje spodenki. Więc ale pan dobrze gra w ogóle w piłę? Nie. Bo nie trenuję w ogóle. Politycy PiSu chyba nic nie oddają, myśli pan, czy na WOŚP? Chyba nie, ale Duda kiedyś dawał coś. Namawiałby oni pan, serca nie mają. Namawiałby pan prezesa, że żeby... Oni serca nie mają, to źli ludzie w ogóle. Ale wszyscy nie, no tam. Ach, no, kto z nich oddał coś dla potrzeby? Może na Caritas zdają albo inne takie. Może. Nagrody kiedyś oddali. Nie oddali właśnie. Im się to po prostu należało. Rejza ich zmusił. Więc to źli ludzie. Niestety, dlaczego trzeba ich zmienić? Przed wami. Pajacyki. W waszych rękach. To, co politykom najlepiej wychodzi. O, pajacyki, o, to fajnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, ale też widzki, czytelników i czytelniczki Super Ekspresu. W zdrowym ciele, zdrowy duch. To był program Politycy od Kuchni. Rozmawialiśmy dzisiaj z europosłem Robertem Biedroniem. Tak. Jak było, panie europośle? Pokazali się w końcu polityka od siłowni. Nie, dzisiaj trochę taki lżejszy chyba, mimo wszystko trening. No, przed wyborami przyda się. Pan poseł jeszcze zostaje, a my już idziemy. Kończymy. Dzięki. Do zobaczenia.